Witam bardzo serdecznie w grze Air Fortress na Nintendo. Więc tutaj na początku jest taka informacja, że ludzie sobie żyli ok, ale potem coś było nie ok, jak to zwykle bywa, więc zagrajmy i zobaczymy, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc tutaj mamy takich właśnie powietrznych fortec kosmicznych 8. No jesteśmy w pierwszej, tak? Na początku mamy taką zwykłą strzelaninkę, gdzie trzymając ściśnięty przycisk mamy auto fire tak zwany. No i tutaj E to jest wskaźnik energii, na przykład B to jest ilość pocisków, które można nazwać jako bomby. Oczywiście nie możemy nimi, będąc właśnie w tej pozycji, jaką jesteśmy teraz, czyli takim statkiem kosmicznym, albo to jest kosmonauta na takim jakby, jakby to powiedzieć, na takim skuterze kosmicznym, o, może tak prędzej. I trzeba zbierać te literki E, bo to zwiększa właśnie moją energię, a dzięki temu będę miał większe szanse, żeby przetrwać wewnątrz fortecy. Na razie oczywiście jestem tylko i wyłącznie na jej powierzchni, natomiast dopiero później będziemy eksplorować właśnie wnętrze tej fortecy. Także troszeczkę już do przodu, bo już troszeczkę w tą grę grałem, więc tak, żeby wiedzieć, o co mniej więcej tutaj chodzi. No więc postaram się przejść jak najdalej. Zobaczymy. Mamy 700 życia, 20 bomb. I oczywiście teraz już nie mogę sterować, bo ten skuter ląduje. No i tak jak widać, zostawia skuter. No i teraz wchodzimy do wnętrza bazy. Jesteśmy wewnątrz fortecy. No i trzeba przyznać, że forteca to jest dość spory kompleks. Oczywiście tutaj energię tracimy w momencie, gdy się poruszamy i również strzelamy. Oczywiście naturalnie ona się również odnawia, aczkolwiek jeśli będziemy trafiani przez właśnie pociski czy tego typu historie, no to już nasza energia nie będzie się odnawiać do końca. Czyli jak miałem 700, teraz mam o 10 mniej już, co zmniejsza moje szanse na przetrwanie. Chociaż pierwsza forteca nie jest jakoś specjalnie trudna, ale jednak można i tutaj również stracić życie. Właściwie jeśli stracimy tutaj naszego właśnie żołnierza, można tak powiedzieć, czy kosmonautę, to gra właściwie się od razu kończy. Bo skuterów mamy do dyspozycji 3, natomiast człowieka mamy tylko i wyłącznie jednego, więc musimy dbać o to, aby po prostu go nie wykończyć za szybko. Dobra, tutaj jest taka nieco pułapka, ale to jest nietrudne, jak widać można w coś tam wejść troszeczkę i się tam nic na szczęście nie stanie, nie ma tak tutaj, że to wszystko działa co do super piksela, więc dzięki temu jest no nieco łatwiej. Czy warto te wszystkie obiekty rozwalać? Myślę, że warto, bo czasami z nich właśnie wypadają też te literki E albo B. Bomba wygląda w ten sposób, jest taki potężniejszy pocisk, który potrafi za jednym strzałem, wypróbuję go tutaj, rozwalić od razu obiekt. I do tego jest taki obszar jeszcze wybuchowy, który właśnie powoduje, że te obrażenia, zasięg tych obrażeń jest po prostu, czy zasięg zniszczenia jest większy. No bo zwykły strzał to strzela jak strzela, tak? Teraz tutaj mamy jakiegoś zawodnika, oj, mamy kolejne, chyba 5 dostałem, ok. Także tak jak mówiłem, że tutaj niektóre z tych stworków będą coś zostawiać, dlatego niełatwo jest niektóre zestrzelić. O, jest energia, wzrosło mi do prawie 800, chyba 100 daje to E, więc troszeczkę już wcześniej straciłem. No chodź, podejdź sobie, tak, tak, dobrze, i kolejna energia, 860, ok. Teraz tutaj i lecimy dalej, tak? To jest taka pierwsza zapora. Tutaj są właśnie bardzo niebezpieczne te takie kulki Nie wiem, czy z tej odległości to rozwalę. Rozwalę, dobrze. Są takie kulki, które są, no można powiedzieć, zdalnie sterowane i będą próbowały mnie zawsze dopaść. Więc to jest taka jedyna rzecz, która jest tutaj utrudnieniem. Tak, no i tutaj mogę to rozwalić, to jest właśnie rdzeń bazy. Jak się go zniszczy, no to wszystko nagle się ciemno zrobiło, całkowicie baza została zdezaktywowana. No i właściwie pozostało mi tylko wsiąść i odlecieć z tego. Czyli pierwszą stację kosmiczną mam zaliczoną, została zneutralizowana. No i tak trzeba właśnie zlikwidować pozostałe, tak? Teraz przechodzimy do drugiej. No i znów mamy część strzelaniną, która jest strzelaniną, tak, kosmiczną, podobna do R-Type na przykład, czy innych tego typu gier. Te są dosyć upierdliwe. One potrafią właśnie zmieniać bardzo szybko kierunek, ale jak się wyczaje, o co chodzi, tak, to chwilowo daje nieśmiertelność. O, tak myślałem. Poważnie? Really? Przecież powinienem być nieśmiertelny. Chyba coś nie tak poszło, jak trzeba. Nie spodziewałem się tego. Tutaj już jest troszkę trudniej zebrać te... bez tej nieśmiertelności, która mnie zabiła. Aha, dobra, nieśmiertelność chyba nie działa na wszystko, tak mi się wydaje. Na te rzeczy na dole to można się niestety rozbić. No i już straciłem kolejny skuter. Także no, jak widać, coraz trudniej się zaczyna robić. Może uda się tutaj jakoś to, podstawałoby mi to E wziąć, ale z tymi to nie ma żartów. Dobra. 600 mam, no to 600 to jeszcze nie jest tak źle. Z tych to raczej nic nie wylatuje. No, czasem wylatuje jednak. No ale tutaj no nie mam, chyba że tak zrobię. Ok, tylko żebym się... Ok. Tak poszły. 800. 800 to jest zacna wartość, więc może uda się przejść drugi poziom, czy też drugą fortecę, tak? Karabin na ramieniu. To dosyć fajna gierka, taka science fiction. Ciekawy pomysł. Muszę przyznać, że producenci się postarali, także spoko. No dobra, jak na razie cisza, spokój, nic mi tutaj nie zagraża, żal dziwo. Aha, już się zaczynają powoli schodki, tak? Dobra, na razie nie jest tak źle, tylko trzeba pamiętać, że czasem trzeba wylądować, aby się energia nieco... o kurczę, już mnie trafił znowu. Nieco zregenerowała. No tak, trzeba uważać, bo jeszcze można właśnie przydzwonić w te niestety kolce, bo tu jest tutaj przewidziany odrzut, tak, w momencie, dlatego trzeba do przodu kierunek mieć, żeby ten odrzut zniwelować, także trzeba tu uważać. Tu jest tak zwane ściąganie, to jest właśnie też niezbyt przyjemna rzecz. No nic, będę rozwalał wszystkich, bo może ktoś coś zostawi. Ile mam teraz? 600, ponad 700, dobra, to jeszcze nie jest tak źle. Na szczęście nie zabierają te zbyt wiele. Uda się, tak, bo tutaj akurat ściąga w tym jednym miejscu, więc raczej nie powinno być tutaj problemu, żeby to... Tylko muszę cały czas lecieć tak jakby w powietrzu, a to też powoduje, że energia mi spada. Ale dobra, już dotarłem do kolejnej windy. A macie za swoje... Oj, eleć, bardzo dobrze. Dlatego właśnie warto strzelać w to dziadostwo. Jakiekolwiek by tutaj nie było. Bo to pozwoli właśnie na to, że czasem mogą wylecieć właśnie potrzebne rzeczy. No, jak widać, ta jest chyba troszeczkę baza nieco bardziej rozbudowana, widzę, jeśli chodzi o wielkość, bo co jak co, ale idę i końca nie widać, nie? Dobrze jest. Jak w nas nic nie trafia, to jest w porządku. To wtedy... już mnie trafiło. Pochwaliłem się, nie? No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Następna winda. Gdzieś tutaj ten rdzeń musi być, nie? Tylko droga do niego, widzę, jest tutaj akurat w tej fortecy dość długa. Ale myślę, że damy radę. Dobra, najpierw tutaj muszę... Czy z tym może nie będę walczył? O kurczę, aha, to są te... Aha, tutaj muszę rakietą. Oczywiście jak się oko otworzy, wtedy mogę to zniszczyć. Tylko rakieta jest w stanie to zniszczyć. A nie mam ich za wiele, a to będzie tego więcej. Ach, kurczę, już mnie trafiło. Te akurat dość sporo zabierają niż te zwykłe kulki. Te czerwone. Dobra, bomby się przydadzą właśnie, bo tutaj będzie... częściej będą tego typu historie. Dobra. One tak właśnie dziwnie lecą pod takim kątem, co czasem może powodować nieco ból głowy. Okej, no niestety to jest miejsce, w którym trochę energii trzeba stracić. Okej. Troszkę więcej zabierają te kulki, ale nie jest to jakaś wielka, że tak powiem, rzecz. Kurczę, blaszka, teraz mam takie trochę... tutaj nie trzeba się spieszyć, także to jest pod tym kątem dobrze, że nie ma czegoś takiego jak konieczność pośpiechu, że czas jakiś nas goni. Nie, tutaj po prostu na spokojnie sobie możemy iść. Aha, dobra, to jest... Dobra, tutaj bombą też dobrze jest to rozwalać, bo... Ile mam tej energii? 645. No, nie jest to może zbyt dobre, ale zbyt dużo, ale powinno wystarczyć. No. Dobra, teraz mamy tutaj, widzę, wejście w jedną i drugą stronę. Dobra, zaczniemy w tym pierwszym, zobaczymy. Ok. Od razu pierwsze co to atak skomasowany. Dobra. Znowu tylko trzeba trafić w to, dobra. Jak to wygląda? 575 to. Only escape, aha, czyli tutaj jest wyjście z sytuacji. Dobrze wiedzieć, ale to przynajmniej sobie już wyczyściłem przed pole. Czyli muszę w takim układzie w tą drugą rurę wejść. Ta rura musi mnie doprowadzić do rdzenia, no, ale aha, to jest taki temat, ok. No, potem jeszcze będę musiał wracać przez te przeszkody, chociaż podejrzewam, że będą one chyba nieaktywne, jeśli zniszczę rdzeń, albo może ich nawet tutaj nie będzie. No, okaże się, jak dojdę do rdzenia. To jeszcze to jest właśnie ten warunek, że trzeba do rdzenia dojść. No takie coś to mnie tutaj niespecjalnie stresuje. Właściwie w ogóle motyle, kurczę, motyle. Z tych motyli lubią rzeczy różne wyleść. O, jest E, bardzo dobrze. Przyda się. Okej, dobra, tu się nie będę z tym patyczkował. Dwie bomby chyba w to trzeba. Nie, jedna wystarczy. Jak już to jedno, bo to sra niesamowicie. No właśnie, o tu jeszcze się, kurczę, dziad, to go... Mogę go rozwalić albo zostawić, nie? Okej, dobra, rozwaliłem go, to go rozwaliłem. Dobra. Kurczę, tu jest jakiś zawodnik. Okej, ale kurczę, mocno mnie sprał. Zobaczmy teraz, 420, no dość mocny był. Kurczę, żeby jeszcze jeden mi taki nie wyleciał. O, tu jest, dobra. Rozwalimy ten rdzeń bombami po prostu. Dobrze. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. A tu... Aha, dobra. To jeszcze tutaj jest dalej, widzę, możliwość łażenia. Coś podobnego. Myślałem, że to będzie nieaktywne, a to jest wszystko aktywne tutaj. No jeszcze tutaj nie byłem, dlatego... Tu jest jakaś rura. Ciekawe, gdzie mnie ją przeniesie. Aha. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Bo to zaczyna już wszystko się trząść. A jeszcze tutaj wszystko działa. Dziwne. Wyłaź szybciej, bo... to wszystko chyba... tutaj jest ucieczka tędy. Może zdążę jeszcze. Zanim to wszystko wyleci w powietrze. O, jest, dobra. Ucieczka z tropiku. Jazda. Okej, udało się. Nie wiem, jak długo jeszcze mógłbym tak uciekać, ale wolałem nie ryzykować, bo pewnie by trzeba było całą misję przechodzić od samego początku. A nie bardzo mi się to uśmiechałoby. Dobra, trzecia forteca. No, ciekawe, czy to sobie tutaj poradzę. Dobra. Jeden tylko mam... Skuter mi pozostał, tylko jeden. No dobra, zobaczymy, może uda się jakoś przelecieć to. Tu też energię by pasowało pozbierać. Czy te się tak dziwnie uciekają, nie? Kurczę, już tutaj są jakieś kryształy, widzę. No dobrze, trochę atrakcji musi być, nie? Dobra, energia bomby, tak, wszystko się przyda. Jak najbardziej. Czy uda mi się przejść trzeci etap? Nie wiem. Najpierw muszę przeżyć to, nie? O, tych to nie lubię, bo one... O, jeszcze teraz zaczynają... Co to za plus tutaj był? Chyba to było życie dodatkowe, ale no niestety... Dobra. Udało się jakoś z tym... to uniknąć... No to zawsze ucieka dziwnie tak. No dobra, to jak ucieka, to przynajmniej wiem, że mi nic nie zrobi. O, dużo energii. Tak, to chyba tutaj będzie bardziej chyba plansza wymagająca. Na to wygląda. Skoro aż tyle życia jest, 1200 energii. No w końcu trzecia forteca, no to może być dość spora. I może być dość trudna. No dolecimy, to się dowiemy. O kurczę, jak tutaj ładują. Nawet tyłem sztuką. Dobra, jest lądowanie. Udało się dojść do fortecy. No i teraz tylko to przetrwać. Co tu się będzie działo, to się okaże. Dobra. No, już od razu mamy tutaj, prawda? No, wyłaź. Nie mam ochoty tutaj na stanie w miejscu. Dobra, idziemy gdzie? Górą, dołem. Coś mnie tam przydzwoniło lekko, ale... O kurczę, co to jakiś laserowiec? I to jeszcze do tego twardy dosyć. No, będą tutaj pewnie nowości jakieś na bank. Jak widać było już. Okej, zapominam czasami do góry dać. No gdzie na dół? Idź do góry. Ach, trochę źle sobie wykombinowałem to wszystko. Dobrze, na razie jest w porządku, na razie jest spoko. Nie ma tutaj na razie rzeczy, które by mnie mogły zaskoczyć jakoś specjalnie. Dobra. A kurczę, jeszcze ten jest, tak? No ty kurczę, okej, no dwóch naraz można tak załatwiać, nie? Dobra, bombeczki przydadzą się, oczywiście. Windeczka kolejna. O, tam jakieś mamy, kurczę... Nie wiem co to jest. Kurczę, ale tutaj ładuje. No nic, muszę wyjść, bo nie mam wyjścia. O kurde, ale sranie. Muszę tego rozwalić, żeby mnie tutaj... Nie jest tak źle jeszcze ze mną, ale ten okropnie tutaj ładuje. Tylko czy nie puści mnie? Jest tutaj coś w tą stronę. No tak, teraz będziemy mieć labirynt, w którą stronę iść, nie? Może tak być. A tu jest rura. Wydechowa. Dobra, pójdę tam tego gościa. Dobra. Pójdę na tamtą stronę, zobaczę coś, co się tam dzieje. Czy tu jest druga rura wydechowa? Mhm. Tak, są dwie rury wydechowe. He, w którą wchodzić? Dobra, niech będzie na razie w tą. O kurczę. Dobra, to nie był zły pomysł. No dobra, lecimy dalej. Aha. Dobra. Twarde dosyć, ale do przeżycia. Ile mamy? 900, prawie 1000. Dobrze, to jak jest prawie 1000, to nie ma się czym za bardzo martwić. Ale tak, będę tak sobie letko ważył, to wreszcie w pewnym momencie on escape, czyli widzimy, że tutaj jest, już wiem gdzie mam iść. A, tu mnie wypluło. Dobra, czyli tędy jest do wyjścia. Czyli muszę iść teraz w tamtą stronę. Okej, no to dobrze wiedzieć, że tam akurat będzie wyjście z całej tej fortecy, jak już zniszczę jej to, co mam zniszczyć, nie? No super. Nie mam tutaj jakieś... A, nie dało rady jakoś inaczej, nie? Dobra, dobrze, że przynajmniej energię dało. To nie jest tak źle. Aha, dobra. No to tutaj muszę... No, muszę tylko jedno zrobić. Dobra. Nie ma co się tutaj z tym bawić, bo... Okej, świetnie, kurczę. Uwielbiam takie momentasy. Ale dobra, to akurat nie będzie jakieś wielce trudne. Kolejna rura. Aha, dobra. I tutaj mamy rdzeń, dobrze. No i teraz musimy nawiewać, nie? Odrodziły się, czy włączył się tak zwany system ochronny? Możliwe, że system ochronny się włączył. Bo wcześniej ich nie było, nie? Rozwaliłem i nagle się pojawili. Dobra. Chyba w tą stronę mam iść. Tak, bo już zaczyna wszystko tutaj drżeć. Tak, tędy i tutaj będzie zaraz ucieczka. Biodo windy. Nie wiem, czy prędkość ma większą jak idzie, czy jak leci. Chyba jak leci. Okej, udało się. No, trzeba przyznać, że całkiem nieźle mi idzie. Polecam gierkę, naprawdę fajnie jest przemyślana. Tak, zagramy w czwartym. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No, mamy tylko jeden statek kosmiczny. Jakiekolwiek trafienie to już będzie po mnie. Bo tutaj niestety nie działa na zasadzie energii. Więc muszę się postarać, aby nie dowalić. Plus, nie wiem co to jest, może to jest dodatkowy właśnie skuter. Okaże się, jak dowalę, nie? Chociaż wolałbym tego nie robić, nie? Tam już się nie dostanę. Dobra, udało się jakoś to. Okej, dobra. Są takie przesmyki. Normalnie, że ciężko jest przelecieć, ale się udaje. Jak na razie energię zbieramy, czyli też tutaj dużo tej energii będzie mi potrzebne, bo to będzie już czwarty, a czwarty to już będzie, no podejrzewam, trudniejszy od poprzedniego na pewno. Kurczę, ale nie lubię tych latających, te też mnie denerwują. Dobra, ale... Dobra, udało się. Jest dobrze, jest dobrze. O, plus. Nie wiem, czy to jest kolejne życie, czy coś. Nie wiem, być może. Oby. Nie chcę tego sprawdzać, bo musiałbym się rozwalić, a na tym mi nie zależy. Może się uda wziąć jeszcze to. To... O ty skurcze gnaty, ale mnie załatwiły. Game over. Niestety plusy to nie były niestety żadne. Zobaczmy, czy jest kontynuacja. Dobra, jest kontynuacja. Właściwie zakontynuuję tutaj tylko ten... Bo jeśli zginę na przykład w samej bazie, to będę musiał też chyba od nowa lecieć wszystko. Więc wtedy zakończę tą rozgrywkę. Natomiast tu jeszcze ten kosmos to sobie zakontynuuję. No, już mnie załatwili, ale na szczęście mam trochę więcej. Dobra, mam teraz chwilową nieśmiertelność, ale wolę nie sprawdzać tak do końca, bo chyba o elementy otoczenia tu się jednak rozwala. Więc... To by było dobre, jakby no, leciały jakieś statki, no to wtedy jest szansa, że przed tym da się uciec. Kurczę, no jak tak będę walczył, to tutaj nie za bardzo widzę, że sobie poradzę. No i mamy game over po raz kolejny. Nie wiem, czy jeszcze raz spróbować. Mnie trochę to interesuje, co jest tam dalej, kulka wodna. Tak to jest, jak się potem bierze już tak kontynuację, to już tak jakoś nie do końca idzie. No dobra, zobaczymy jeszcze. Dobra, a jak od tyłu mnie tutaj... Dobra, z tymi to trzeba tak. Bo oni są niegroźni, dlatego środkiem trzeba w sumie lecieć. Tak, już pamiętam tutaj. Energia jest najważniejsza, bomb mam na razie mało. No ale cóż, tak to już jest. Nie zawsze się udaje zyskać wszystko. Dobra, na siłę nie będę się pchał, Dobra, tutaj bomby udało się uzyskałem. Spoko, kurczę, te kryształy mnie trochę też deprywują. Są dość szybkie, ale... Dobra, tych załatwiłem, cacy. Okej, może będzie dobrze. Tym razem. Wcześniej był taki mały falstart, ale okej. A, tak to działa, no. Czasowa nieśmiertelność. Nie ma problemu. Dobra, ops. Jeszcze to powinienem wziąć. Chyba, że mnie te rozwalą. A, udało mi się jakimś cudem. Kurczę. Raz się nie udaje, a raz jak się udaje, to po prostu przecud jest wtedy. Okej, dobra, lądowanie. Więc zobaczymy, jak wygląda czwarta forteca. Dobrze, już mamy tutaj, prawda, pierwszego zawodnika, który mnie tutaj będzie chciał zlikwidować, ale nie ze mną te numery, Brunner. Dobra, ale coś mnie musiało trafić, bo mam o 10 punktów mniej. Aha, super. No, to raczej było do przewidzenia, że tak to będzie się działo. Aha, dobra. No i teraz pytanie, czy ja tutaj dam radę. Dobra, udało się. Tutaj są właśnie te takie miejsca ściągające, nie? Ale dobra, mamy pierwszą rurę. Okej, aha. Taki temat, dobra. Sobie przygotuję na pociski. Dobra. O kurde, ile tego tutaj jest. To co to robi? Chyba trzeba to rozwalić, bo to mi zrobi za chwilę. Mogę przez to przelecieć? A, mogę, tylko że to zabiera energię. A, taki numer. Też wiem, dlaczego tak dużo mi dało tutaj tej energii. Bo takie sytuacje się będą działy. Takie stwory tu już będą, chyba że bombami je będziemy likwidować, ale jak widać tych bomb nie ma za wiele. Więc raczej tutaj nie widzę dla siebie jakiegoś ratunku. Góra czy dół? Tutaj można też było pójść. To jest ciekawe. To zobaczę, czy w dół można też było pójść. A no też można. Czyli znowu mamy jakiś labirynt, kurka. I jeszcze tu można w dół iść. Super. No to już mamy bardziej skomplikowany temat. Okej, no nic, trudno. Oho, jak doliczyłem. Aha, tutaj jest tylko i wyłącznie ślepa uliczka. No to teraz sobie tu pójdziemy. Zobaczymy, gdzie to mnie zaprowadzi. Aha, jest koleś. Dobra, jest na niego sposób. Jest na niego sposób, pod warunkiem, że się dobrze go właśnie dopadnie. Bo on bombami rzuca chyba, nie? Ale też bomby zostawia. Mam nadzieję, że nie wyleci kolejny. Co jeszcze? Ile was tu jest? Dobra, obczyszczę ten teren i już nie powinni wylatywać. Okej. No tutaj było dosyć trudno, ale mam dosyć sporo jeszcze życia, więc spoko. A skobaniec tak się zakamuflował. No trzeba przyznać, że jest tutaj dosyć... Aha, tu jest wyjście z sytuacji, rozumiem. Więc wyczyszczę sobie przedpole. tak żeby po prostu mieć już... Czyli tu jest wyjście, muszę zapamiętać, gdzie ono jest. Nie no, gdzie tam mi do góry poleciałeś znowu? Na dół, na dół. Ok, mam nadzieję, że się tutaj nic nie zrespi. I w górę. O nie, tutaj się zrobił jakiś gościu taki szary. Zrespili się, czyli ci się tutaj respią, dobra. Czyli będę musiał, nawet jak będę wracał, to będę musiał stoczyć z nimi znowu pucówę. Dobra, czyli wiem, w którym miejscu to jest. Więc teraz pójdę w tą stronę. Zaraz, z tej strony chyba przyszedłem. A może i nie. Zaraz się okaże. A, tutaj nie ma nic. No to w górę. Mhm, tutaj chyba nie byłem. Tak, widzę, jeszcze tam do góry jest. Aż kurczę, leblancno. Kurde. A tutaj w tą rurę wszedłem wtedy. Dobra, mnie gdzieś tu przeniosła. Dobra, teraz mam szansę temu zemścić się na tym, tak? Dobra. Okej. Aby do przodu. No, znowu te mamy kuleczkarze. Trzeba przyznać, że już tutaj jest coraz trudniej. A, i znowu mamy huśtawkę, tak? Góra, dół, dół, góra. No, labirynt tutaj już jest zacny. To po prostu nie wyobrażam sobie, co się dzieje w ostatnim. Jak tutaj są takie właśnie historie. No, nie trafiłem sobie, ja cię kręcę, ale dobrze, że chociaż mi ją dodało trochę bomb. Aha, no świetnie. No, tutaj w czwartym jest już taki labirynt, to podejrzewam, że w ostatnim to będzie po prostu jakaś paranoja. Ej, tu jeszcze można, widzę. A ja nie wiem, czy tędy już nie szedłem. Możliwe, że tak. A do góry to nie mogę. Chyba tędy szedłem. Takie mam przeczucie. Tak. Dobra, czyli trochę się wróciłem. Okej, ale na szczęście chyba nie jest to jakoś tam specjalnie daleko. Aha, dobra, bo to tutaj przenosi ta rura. Czyli teraz muszę iść na samą górę, z tego wynika. No 525 to no nie jest rewelacyjnie. Jak nie będzie gdzieś tutaj energii, to będzie trochę kiepsko. Nie w tą stronę. Nie wiem co w tamtą stronę jeszcze jest, bo to tu jeszcze jest zejście jakieś na dół. Jeśli pójdę w tamtą stronę do końca, żeby wyeksplorować wszystko. Aha. Okej, no dostałem trochę tej energii, ale to jest wszystko za mało. To jest wszystko za mało. Może gdzieś jeszcze tutaj... Tu jest jakaś rura kolejna. Kurde. No nic, wejdę w nią, zobaczymy. Okej, dobrze wszedłem, bo mamy tutaj teraz walkę z rdzeniem. Okej, teraz pytanie, czy zdążę stąd uciec? Tu do góry też mogę iść jeszcze. Aha, dobra, Chyba idę w dobrym kierunku, ale czy ja to przetrwam? Wszystko respi. Tak się będzie to już częsło i się nic tutaj nie stanie, nie mam pojęcia. Wiem, gdzie jeszcze nie byłem, chyba tam u góry. No to przynajmniej będzie ciekawe doświadczenie, jak to wyleci w powietrze wszystko. Oho, oho. No tak, tutaj właśnie nie byłem jeszcze. Okej. O, coraz bardziej to wszystko już wyleciało w powietrze. O, game over! Dobre. Tak, tylko kontynuacja pewnie będzie od samego początku tego etapu. A mogłem go ukończyć, byłby piąty się zaczął, ale dobra, chciałem to zobaczyć przynajmniej tak, wszystko od początku. No jak wszystko od początku, to nie będę już tego rozgrywał, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Nintendo.